Moi tam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey, gdzie w tym odcinku przypieczętujemy los kramarza i będę chciał się jeszcze wrócić do niego magazyn. Oto i bardzo dokładnie to miejsce przeszukać, ponieważ tu jeszcze musi być jedna skrzynka. Tylko pytanie gdzie? Tak czy tak, nie przedłużając zbyt długo. Proszę mi powiedzcie mi, w jaki sposób wy wyeliminowaliście kramarza, czy w sposób Antusy, czy może tego żołnierza? Komentarze oddaję wam. My może się pobawmy z nim. Takowej anonimowość, ale jestem anonimowy. You wanted the fucking show? I wanted you to see the face of every person you've wronged. I'll cover their faces with that precious blood of yours. Just like I should have done with Mirini. You'll never rule these streets, you pig! Oh, you bet your pretty face I will! Get your filthy hands! And when I do, I'll rip your fucking head right off and send it to the cult as proof! Czyż jednak Kramarz miał coś wspólnego z kultem? You knew my mother? She was big fucking trouble, but I'll pay her back. When I'm done with you, I'm gonna find your mother and bring her your fucking head. Not if I bring her yours first. They won't have much to say after I smash your brains all over the stage. Get the fuck off my streets! They're not yours anymore. Get the fuck off my streets! Czyli jednak jest to Trzeciel Kosmosa. I przy okazji pierwsza osoba z symaki spartańskiej, więc będzie walka. Dobra, ale najpierw przedupasy może. A potem Big Daddy Kramarz. No, tu jeszcze będzie najemnik. A my się bardzo nie spieszy do tego, żeby... Ej! Walczę z kramarzem za mnie. Jednak jakiej pomocy nie chcę, bez przesady. Dobra, lecisz. Tam nie jest to wielki kociokwik. Także jest mi to bardzo na korzyść oczywiście. Ponieważ mam zamiar okładać obie strony, a tyle na ile się da. I mam nadzieję, że przynajmniej jedno padnie z ręki drugiego. Przykładowo kramarzy od tego miśka, albo misiek od kramarza, jedno z dwóch. A prawda to mi nie dobi. Aż widzę, że misiek się kończy. Dobra, ach. Tylko kapciach spudłowaliśmy. Podoba to niekorzystnie. Dobra, to my tu może postrzelajmy sobie do nich. A co? Właściwie to... To są siedzące gęsi, tak? Kuźwa, przerwał mi. Dobra, ja tak tutaj wykańczamy kramarza, a nie tego najemnika jako element przedstawienia. Więc wolę sobie kramarza właśnie na sam koniec zostawić. Ach, siadł mnie siad. A to mi się podoba, w sumie każdy na każdego i... Raczej tutaj nie ma co się czepiać, tak? Dobra. Dychaj. Pokaż co masz w środku. Włócznia czcicieli. Osobliwa znajdźka, nie sądzicie?
A tak, czy jak tam masz, to trzeba stawić stałą ziazię. Myślę, że to wystarczy. Tylko jako, że to jest, no, nieskończony kultu, to podejrzewam, że raczej dalszy żywot mu nie jest pisany. Chociaż kto wie, może do kogoś się do załogi wcielić. Podobnie jest to możliwe, aby niektórzy kultyści zostali dołączeni do nas jako przyboczni, ale w wypadku Kramarza chyba to nie jest możliwe. Jest jeszcze rozmowa. People of Corinth, behold the weasel that steals your bread, the scourge that spoils your crops. You've waited long enough to get your hands on him. The pleasure is all mine. You're better? I have been starving for this. He deserved all of it. And you deserve your answers. Come, let's speak in private. A Lucik? Ale też trzeba, że no, mają rozmach kobieciny. Około go kurczę jak igłami poduszeczkę na igłę, nie? Tego małego jeżyka, kojarzycie pewnie tutaj. Materiałowe takie coś. Coś zapchane, tam są szpilki. I igły. And for once I can also thank Alcibiades. He sent you here, after all. There is more to him than meets the eye. He knew you could save Corinth from that beast. It's no secret that I'll also benefit from his death. Let's talk. Yes, Mirini. She came and left Corinthia in a flurry, but made an impression on me. Like a great storm. I remember that part of her well. A strong woman with great intensity. She wanted to find her place here in Corinth, but never found what she was looking for. You speak of her kindly. You were her friend. Perhaps on the surface, but she had a great pain in the middle of her that no one could get to. Was there no mention of her past? A husband, a family? Nothing. Speaking of Sparta only brought her misery. It's like a part of her was missing. How did you come to know her? There was so much rain that night. I saw her sleeping in the streets and gave her shelter. She was a vagrant? I wonder what my father would think of that. I didn't know what happened to her. All she told me was that she'd left the place that tore her apart. Sparta. Did she find work? She kept to herself, with one eye always on the port. She could have stayed with us, but I think she was looking for something else. After Corinth, where did she go? That? I don't know. She must have given you some hint. I don't think even she knew where she was headed. All I know is she won a ship thanks to a lucky dice throw. Tichy owed her that much, at least. I remember the ship's name well. Siren Song. Siren Song? It was famous for weathering all that Poseidon threw in its path. Thank you, Anthusa. May the gods look well upon you, Alexios. Visit me anytime. I'll catch you up on Corinth's affairs. It seems I have an interesting future ahead of me. So do I. Siren Song. Dobra, udało się jednak zlutować. Więc spójrzmy sobie na Kramarza, co nam dawał na tego czciciela, tego gniazdka. Mężczyzna chce śmierci Brazydasa. Okej, to jest już fajna podpowiedź, ponieważ wiemy, że jest to ktoś, na kogo Brazydas jest po prostu niewygodny. I don't want to be spotted here. A to czasami mówi o wiele więcej niż tysiąc innych podpowiedzi, także słuchajcie, zgodnie z zapowiedzią. Wracamy do magazynu i w tym układzie uznaję, że wątek koryncki mamy
ukończony. W związku z tym będę to oczywiście eksplodować. Odkrywać wszystko i możemy pójść sobie od przesmyku Posejdona, ale najpierw Korynt i przede wszystkim magazyn Kramarza. Ponieważ chciałbym dokładnie to miejsce jeszcze zbadać i szczerze mówiąc mam kilka pomysłów na to, gdzie może być ta znajdźka ukryta. Być może, owszem, nie jest ona pokazana, ale sądzę, że mam parę miejsc, w których to mogłoby się znaleźć, że to jest niewiele, ale mimo wszystko chciałbym jednak sobie doprowadzić do końca i mam nadzieję, że w wyniku tego pożaru znajdźka nie uległa uszkodzeniu, przynajmniej nie powinna, ponieważ widzieliście, no bardzo sumiennie skanowaliśmy teren, w związku z tym na pewno byśmy wiedzieli o tym, że coś mamy jeszcze w miejscu zagrożenia, tak? Ponieważ pamiętajmy, że pożar obił jeden budynek, dodatkowo nie cały. W związku z tym, no trochę tam jeszcze przestrzeni wolnej zostało do poszukania sobie tej właśnie znajdźki. Dobra, prawie na miejscu jesteśmy. I też nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ta znajdźka jest dostępna tylko i wyłącznie już po zakończeniu wątku Kramarza, czy co? Szczerze mówiąc, nie sądzę. Ale tutaj, no, przeskanujmy to po prostu. Tutaj zupełnie nic nie ma oznakowanego. No, ale dobra. Będziemy kombinować, będziemy szukać. Przyjmę sobie od budynku może. I wejdźmy na górę. Cała góra przecież nie spłynęła. Tu jest jakiś mieszek. Ale to nie jest znajdźka niestety. Być może to pudełeczko mało było znajdźką. Ale prawdopodobnie to udało się nam odnaleźć i odpowiednio szybko przeszukać. To był za ping. Aha, no to trupy. No to szumówmy się, to nie będzie znajdźka, tak? Już bez żartu. Tu też jeszcze być może będzie. No i patrzcie. Dokładnie ten nie chciał sen. Boże, sen Karos zauważyć. A tutaj przechodzimy, tak. Mamy to miejsce właśnie i jednak o to chodziło. Aha. Jest i przeciwnik. Cikuska. Olegnie. Dobra, unik. Halo, panie, pomożesz? Chociaż raz mógłbym mieć przewagę w boju. Kuźwa chyba niespecjalnie pomoże. Tylko stoi i udaje, że groźnie wygląda. Też mi nie pomaga, tak? Umówmy się. Ale mi się teraz tak zaczyna szarżować. Też nie jest to specjalnie korzystne położenie, w którym się znajdujemy. Dobra, jest, pomaga w końcu. Ale też umówmy się, aż takiej tragedii nie ma. Dobra, znowu Cida. Miśka może w łeb. Aha. Brak strzał. No, wybornie, kurczę. Naprawdę wybornie. Unik, 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 Alexios. I czwóreczka.
Dobra, oślep ją. Dobra, Sedasa. No i paty, nie ma opcji. Ona z tego się nie wydywa. Koleżanko, żegnam. I możemy ruszać w dalszą drogę. Zacznijmy sobie, jak już zasygnalizowałem od miasta. Ale to mam przecież wrak w związku z tym. Myślę, że tym też powinniśmy się teraz zająć, zwłaszcza, że o tym punkcie można zapomnieć, a podobno jest osiągnięcie za wykonanie wszystkich 42 lokalizacji podwodnych, więc czemu by nie? Podobnie jak za grawerunek i jeszcze parę innych rzeczy, których nie wykonałem, ale to wszystko w swoim czasie, tak? Ja się tu naprawdę nigdzie z niczym nie spieszę, ale jeżeli mam coś w okolicy, to wiadomo, że chciałbym się tym zająć przede wszystkim, a później dopiero całą resztę. Już widzę, że będą rekiny. Wybornie wręcz. Ale to jest tylko jedna skrzynka. Nie będzie więc to specjalnie wymagające eksplor chyba. Zwłaszcza, że też skarb jest stosunkowo płytko, tak? Tutaj nie jest nie wiadomo jak głęboko. I nie jesteśmy nie wiadomo jak narażeni na ataki rekinów, a jednak kurczę. Przeszukanie. Czyżby jednak się pomylił? Tak, trzeba trochę niżej zejść. Trzeba zejść niżej. Jest to trochę może szerzej, ale tak i tak. O, proszę. Z kim do załogi. Ale tak i tak nie ma o co się martwić z tego co widzę. Ponieważ jakby nie było rekiny nas koniec końców oszczędziły. Więc i my raczej nie będziemy tych rekinów niepokoić, tak? Postawmy sobie raz kolejny znacznik. Aktokodynt. Niby tu można by pójść, ale o, jednak na początek. Co to mamy w pobliżu? Święta jaskinia Kodynt, skarbiec. To. I możemy szybkie podróże właśnie ze względu na rekiny. Szkoda. Ale też myślę, że, z tą poradzimy sobie stosunkowo szybko, więc nie powinno być dramatu z tym. Tylko szkoda, że nie możemy z tego miejsca wykonać szybkiej podróży. Jakby nie było, w tym miejscu rekiny nie powinny atakować łodzi. Chociaż Tilly by w związku z tym według mnie to powinno być możliwe, ale no cóż, także tak, szybka podróż. Teraz się tutaj zajmiemy tą stą. No dawaj, dawaj, bo to sama się nie zdobi. Chociaż przy okazji sobie między ciekami zobaczę, czy te wszystkie warzaty kadencarskie i tak dalej są może miejscem pod jakiś wesoły eksport, tak? Dobra, kapitan i straż, może i straż i skarb oczywiście. Jakiś typ tu kapitan. Tam kolejny typ. A skrzyneczka jakaś? O, dlaczego ja nie chcę ich chwycić? Się zastanawiam. Halo, Karas, no nie bądź taki. Dobra, mniejsza. Radzimy sobie i bez dokładnej lokalizacji tej skrzynki. Tak, na pewno. Uważaj, bo mnie na pewno pokonasz.
Łabę Lojtasie. Dobra, oślepimy. Unik, unik. I raczenie. Ach, myślałem, że będą go obejść, ale nie dał się nabrać. Nasz kolega. Szkoda. Podleczmy się. I atakajmy. Dawaj, 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 Alexios. Przy okazji oślepienie. I tą dwójkę wyeliminujemy. Świetnie. Teraz jego kolej. I na koniec dowódca. Jest to babka, jeszcze się chce wmieszać. Kuźwa, no naprawdę nie masz kiedy. Dobra, zaraz ją wyeliminujmy. Nie będę się bawić z nią. Bo tak, nie? Co to nie wyszło? A, to jeszcze będzie oczywiście najemnik. Wypadnie. I patrzcie, nie podejdą. Nie pójdę na wysokość, bo... Albo za wysoko, albo nie mają ku temu psychy. Też macie to pierwsze. Więc musimy tak ich załatwić. Przynajmniej próbować. Kuźwa, piroman. Dawaj, dawaj, dawaj go. A, ogniowłos, no tak. To wszystko wyjaśnia. Dobra, może czwórka. Świetnie. I nękamy ich. Kapcie go. Kuźwa, no siadną nas tym ogniem jeszcze. Tak trochę pacierz 2000, ale niech mu będzie. A jeszcze cielka przyszła. Więcej was matka nie miała? Tak zapytam. A nasz Spiderman w ogóle to poziom, słuchajcie, 29. Fajnie. Dobra, dawaj w górę. No ciśnij, ciśnij, ciśnij. No to oczywiście wiadomo, że... łatwo mi nie będzie, ale... jakoś damy sobie z nimi radę. W sumie... stwórzmy strzały. No zaraz zobaczymy, jak zaśpiewają. No co tam? Co? Nie wejdziesz? Bo nie potrafisz, prawda? Dlaczego nie? Macie powoli, ale no... Dwa lecą, tak? Ten teraz łeb to są 4000 obrażeń. Dwa razy pod rząd. Dobra, jednego mniej. W tym okładzie kim ty jesteś? Kolego, za co ty się uważasz? Ach, stał się podpaliłem. Trochę są upierdliwi pod tym względem, ale... Kuźwa, no musiałeś uskoczyć. I co, nie wejdziesz?
Znaczy nie ma opcji, żeby to weszli. Ja w to osobiście nie wierzę. Ja tam oczywiście póki co nie schodzę, nie jestem taki głupi, żeby to zdobyć, ale być może to będzie konieczne za jakiś czas jednak. Znaczy ciężko wylokować. A patrzcie, co za wesołki. A kogo my tu mamy? Mięso armatnie. Macie sobie dosłowa, że tutaj da się wejść. A oni mimo wszystko nie ogadają tego, że tutaj w sumie jest. Jest przejście, byśmy tam coś godnie dotyka, ale. To już jest ich problem, a nie mój. Panie, kiedy nie byłem outnumbered? Powiedz mi coś, czego nie wiem. Dobra, heal. I cechę może wzywać i powalczymy z nim. No idealny timing miałeś, wiesz? Da, ugaśmy się. O-o. Dobra, i wracamy się. Szybki powrót. I znowu trochę z długo ich pomęczymy. No i to jest też trochę smutne niestety, że pojawiają się przeciwnicy, którzy dostają walkę. Niestety, ale sztucznie wydłużają, tak? A ty się jeszcze w ogóle by się uleczył, dziadyga. No, bo to naprawdę jest bardzo fair, tak? Także no... Czemu nie w sumie? Niech sobie... Walczą przywraca liczebne, ja przy okazji niech się... Znaczy, no kogoś ty uciekł, Alexios, pan, jakiś zwykły... Nie wiem... Jak jest po grecku mietek? Jakiś mietek, który... Zamiast śpi pod chmurką, jest dla ciebie ważniejszy niż najemnik. Co tu się w ogóle za kociokwik dzieje? Halo. No, no bierz go tą dzidą, kuźwa. Dobra, kapciem teraz nie ma co ich tłuc raczej. Już lepiej się uleczyć. Dobra. No powiem tak, są ciepko wymagający się przeciwnicy, ale to pewnie dlatego, że oboje mogą być na wyższym poziomie ode mnie. Dobra, ja sobie tu może strzały wytworzę jakieś. No i siłą rzeczy to będzie jakiś dłuższy odcinek, tak, niż przewidywałem, ale ja osobiście nie mam z tym problemu. Mam nadzieję, że wy też nie macie o to problemu, tak? I czasem może tłucz tą adrenalinę. Wiadomo, sobie tą lokację ukończymy, chyba że zdechnę, wtedy nie. No, no musiałeś uskoczyć. Co za gnój. Halo, jaka desynchronizacja? O nie. Się ładnie uleczyłem, no. To nie powinno się jeszcze komuś zgon. Dobra, słuchajcie, mniejsza o to tak czy tak. Udało się w tym odcinku ubić kramarza i doprowadzić do końca wątek fabularny w Koryncie. W związku z tym w odcinku kolejnym będziemy kontynuować sobie eksplor w tym właśnie mieście, a w tym odcinku to by już było na tyle. Dzięki bardzo za
uwaga Grol dla was, co i zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania, do opisu odcinka, to macie link na moim kanale, to was Twitch. Trzymajcie się, pa pa!